Chyba któraś z pracownik, wie pani, co przedstawiła nam enigmę. To znaczy? Proszę pani, no najprawdopodobniej, nie wiem, czy było tam stuknięte mopem, czy było stuknięte jakąś miotłą. No trudno mi powiedzieć. Wstawaj! Nie udawaj! Wkręćmy kogoś razem z Bartkiem. Bartuniu, kogo możemy wkręcić dla ciebie? No więc właśnie pisałem do was SMS-a, chciałem wkręcić żonę, ponieważ jest kierownikiem firmy sprzątającej i ma nowo otwarty obiekt, jest za niego odpowiedzialny, to jest Enigma. Na Enigmie jest maszyna, którą mieli Niemcy i Polacy na wojnie rozszyfrowali. Chcesz mi powiedzieć, że żona odpowiada za porządek w budynku o szczególnym znaczeniu strategicznym? No dokładnie, tak jest. Rozszyfrujemy tę sprawę dla ciebie. Tak, słucham. Dzień dobry, pani Marian Bukwa, Centrum Szyfrów Enigma. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani Agnieszko. Na wstępie słyszymy się, tak? Tak, tutaj, widzimy się dzisiaj, no. Tak, ja tylko zaszyfruję naszą rozmowę, wie pani, bo tutaj mamy taką możliwość. O, dobrze, tak, już teraz jesteśmy na bezpiecznym łączu jesteśmy. Proszę pani, no chyba któraś z pracownik, wie pani, co przedstawiła nam enigmę. Proszę pani. To znaczy? Proszę pani, no najprawdopodobniej, nie wiem, czy było tam stuknięte mopem, czy było stuknięte jakąś miotłą. No trudno mi powiedzieć, jak to się stało. Proszę pani, no, że tak powiem, ciąg matematyczny przesunął się o jedną kolumnę. O matko. Pani wie, co to oznacza? No, nie do końca. Proszę pani, my wypożyczamy to teraz do filmu, proszę pani. Niestety jest to, wie pani, koprodukcja polsko-niemiecka, proszę pani. I że tak powiem, strona niemiecka, mamy to w kontrakcie, zażądała oryginalnie działającej enigmy. Wie pani, no wszystko odtwarzamy jeden do jeden. No grupa rekonstrukcyjna, proszę pani, tam będzie przekazywała wiadomości, tak? I z pomocą enigmy one znowu miały być zaszyfrowane. A to nie jest jakoś tak zabezpieczane, że przed, nie wiem, potrąceniem nawet, ale to jest niemożliwe, żeby ktoś potrącił to miotłą. Niemożliwe to było, że potęga umysłu polskich matematyków rozszyfrowała zagadkę, która dla Niemców wydawała się być nierozwiązywalną. To było, proszę pani, niemożliwe. No to ja też to rozumiem. Proszę pani, tylko pytanie jest, czy tam pracownik, wie pani, bo ja szukałem tego na monitoringu i nie wiemy, czy ona była stuknięta od prawej, czy od lewej strony. Bo wie pani, to jest analogowe urządzenie. Jeżeli ona była z lewej strony stuknięta, to my teraz musimy z prawej ją odstuknąć. I wtedy znowu, mam nadzieję, zaskoczy. I jak ja mam w tym państwu pomóc? Proszę pani, chodzi o określenie... Tak, czy tam jest serwis sprzątający prawo, czy lewostronny? Wie pani, czy... To znaczy... Każdy, nie wiem, jeżeli jest ktoś leworęczny, no to będzie sprzątał od lewej strony, znaczy lewą ręką, Najgorzej, pani się domyśla. Po prostu nie mamy dojścia od prawej strony gabloty. Ja postaram się zadzwonić za chwilę do mojej brygadistki. Wie pani co? Dobrze? Najprościej będzie. Wie pani, ja słyszałem, że jedyną znaną osobą, która mopa trzyma, wie pani, prawą ręką do przodu, jest pan Bartek, który jest teraz z nami na linii tutaj. Pan Bartek, tak. Panie Bartku. Ale cię wkręciłem, ej. W RMF Max w dodatku. Spójrz we wsteczne lusterko w samochodzie. Spójrz we wsteczne, tam ktoś się rozbiera już w samochodzie, czekaj. A ty na mnie krzyczałeś, dlaczego ja piszę SMS-y. A to my, RMF Max. A zawsze się z tego śmiejemy i się sama No to cię zdekonspirowaliśmy, kochana. Bartek chciał ci... Maszynę naprawimy, nie martw. Naprawimy, Bartuś chciał coś życzyć jeszcze Adze na cały dzień. Proszę bardzo, Bartuś, no. Dziękuję wam ślicznie, pozdrawiam. Wstawaj, nie udawaj. Maciek Rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz RMF Max.